Dominikana, miejsce piękne, długie, piaszczyste i gorące plawe. Krystalicznie czysta woda z falami rozbijającymi się na brzegu. Taki obraz Dominikany maluje się w oczach już na samą myśl o niej. Miejsce idealne, bo tylko takie miejsca na Instagramie mogą zrobić furorę. Raj na ziemi, z pewnością dla Europejczyka nie wychodzącego z ogromnego resortu, bo małe hotele ciężko tutaj znaleźć. Niewątpliwie miejsce wspaniałe. My, jako miłośnicy natury, bez przerwy zachwycaliśmy się urokiem tego miejsca. Każdy spacer pokazywał nam nowe, niewidziane wcześniej rośliny, nowe owoce. Ale nie o tym dzisiaj będzie cały odcinek. Dla mnie liczy się też klimat i ludzie żyjący w tym miejscu. Na przekór temu co mówili przewodnicy, wychodziłem i zwiedzałem okolice. Już podczas pierwszego spaceru poznałem toto 45-letni mieszkanie Dominikany. Z którym spędziłem wiele godzin spacerując i poznając prawdziwą Dominikanę. Na początku pokazał mi port Amber Cove wybudowany za 80 milionów dolarów port, gdzie turyści przyjeżdżający tutaj z Florydy, a także Europy zapewniali byt mieszkańcom pobliskiej wsi. Teraz od ponad roku stoi całkowicie pusty. Plandemia dotknęła Dominikańczyków bardzo mocno. Bezrobocie wynosi nawet 50%, ciężkie za pracę. Przy drodze, co kawałek, można znaleźć miejsce, gdzie pieczony jest kurczak zwany Pic Pieczony jest w przeciętych na pół metalowych beczkach. Znaleźć można również świnkę pieczoną w głębokim oleju w wielkim metalowym garnku. Dominikańczycy dbają o swoją przyrodę. Terytorium kraju pokryte jest w 30% parkami narodowymi. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dzięki temu mają zapewniony przez cały rok byt. Kokos, banan, ryż, mango, którego jest tak dużo, że tylko 50% są w stanie zebrać i przerobić. Bardzo dużo jest również sklepików z pamiątkami innymi drobiazgami. Do jednego z nich zabiera mnie Toto, aby pokazać jak rośnie dziko kawa i kakao. A przy okazji degustujemy Mama Juany, ich narodowej dumy, nalewki, którą produkują i przypisują niemal magiczne działanie prozdrowotne. Widzę też osiedla imigrantów z Haiti, których w bardzo szybkim tempie przybywa w Dominikanie. Haiti i Dominikana leżą na jednej wyspie hispanioli, lub po prostu na wyspie Haiti. Paradoksalnie Dominikana jest najbogatszym krajem Karaibów, a Haiti najbiedniejszym. Kraj kontrastów. Dominikana, dbająca o swoją naturę, a obok Haiti, ogołocone z drzew i bogactw, jakie na niej były, ciężko uwierzyć w to, że była to niegdyś najbogatsza kolonia świata, a teraz najbiedniejszy kraj świata. Kolejny konflikt pomiędzy tymi dwoma narodami to kolor skóry. W Haiti potomkowie afrykańskich niewolników, zupełnie czarni, którzy mieszają się z Dominikańczykami, potomkami hiszpańskich kolonizatorów, dla których jak najjaśniejsza skóra to symbol statusu. Na pytanie o bezpieczeństwo słyszę odpowiedzi: We Dominican love people, no problem, co też mam okazję zaobserwować, chodząc jako Jedyny biały, pomiędzy nimi. Każdy jest uśmiechnięty i radosny. Średnia pensja wynosi 200 dolarów miesięcznie. To pozwala na opłacenie rachunków, paliwa na motoru i jedzenia. Dla nas, przyzwyczajonych do polskich standardów, jest to ciężkie doświadczenie obserwować to. Jaki jest tutaj standard życia. A zdaję sobie też sprawę, że do najbiedniejszych krajów w Dominikanie jest bardzo daleko. Nikomu się tutaj nie śpieszy. Fryzjer, którego się obcinałem, obcinał mnie 50 minut, tak to jest jego warsztat. Drogi są dobre, ale tylko te prowadzące do dużych miast. Większość dróg jest szutrowych, tak jak ta pełnie inaczej wyglądająca w środku tygodnia, a inaczej w niedzielę przed południem. Gdzie niezliczona ilość osób przyjeżdżających szkolnymi, amerykańskimi autobusami szkolnymi, gromadzi się na nich i bawi się wspólnie. Tego mi w Polsce brakuje: radości, uśmiechu, bo mimo, że wiele nie mają, cieszą się każdym dniem, a my, mając takie możliwości w Polsce, powinniśmy się cieszyć trzy razy bardziej. Doceniłem to dopiero, jak zobaczyłem inne życie.